Kłaniam się nisko. Moi drodzy, dzisiaj kolejna edycja Niedziela Dzień Burgera. Tym razem przygotuję kanapkę Maestro z McDonalda. Zadaję Wam pytanie na Instagramie, co przygotować i prawie połowa głosów trafiła na tą pozycję. Nie ma co przeciągać. Nie chce mi się ruszać 4 liter z krzesła, więc zamówimy kanapkę z dowozem. Ok, zamówione. 23 zł nie moje. Zobaczymy, czy cena jest tego warta i adekwatna do smaku. Moi drodzy, test smaku. Burger Maestro, wersja grillowana cebula. Zobaczymy, jak to smakuje. Pikantny sos pomidorowy, czuć jalapeno w nim. Korniczony jak Big Macu, cebulka. W sumie spoko. Nic nadzwyczajnego. Po prostu różni się to od innych kanapek grubością kotleta. Na moje oko jakieś 100-120 gramów tutaj jest. Nic trudnego w odwzorowaniu. Lecimy do kuchni robić tego byka. Do przygotowania burgera Maestro w domowych warunkach potrzebna będzie bułka maślana, bekon, ser topiony, cheddar, pikle, cebula czerwona oraz dobrej jakości wołowina. Najlepsze burgery wychodzą, jak zachowana jest proporcja 80% mięsa na 20% tłuszczu. Co do bułeczki, znajdziecie przepis na kanale YouTube. Moi drodzy, mięso kroję, a następnie mielę na średniej wielkości oczka. Jeżeli macie dobrego rzeźnika bądź dobry sklep mięsny w pobliżu na osiedlu, możecie poprosić, żeby Wam to zmielono oczywiście. Ważnym elementem każdego dobrego burgera jest sos. W moim przypadku zrobię na bazie majonezu, ketchupu, sosu Worcestershire, kilku kawałków jalapeno oraz przyprawy curry. Papryczki przed dodaniem do reszty składników należy jeszcze drobno poszatkować. Wszystko przełożę do naczynia i dokładnie wymieszam. Sosiwo może jeszcze kilka minut się przegryźć, żeby było top 10 na 10. W burgerze Maestro są dwa sosy. Jeden sos jest majonezowy, więc nie będę już nic z tym kombinował. Po prostu możecie włożyć do buły kielecki, winiary albo innej firmy. A jeżeli macie czas, to najlepiej zawsze zrobić domowy. Sosiwo, które właśnie kończę robić, idealnie również sprawdzi się w hot dogach, tostach, tortillach, kebabach, a nawet świetnie będzie się komponowało na zwykłej kanapce. Naprawdę, jest uniwersalny sos. Czas na cebulę czerwoną, którą kroję, tak zwane pierścienie, ringi, krążki, zwał jak zwał. Należy to grubo pokroić, a następnie palcem każdą warstwę rozdzielić. Mięso przyprawiłem poza kadrem solą morską oraz pieprzem. Jest tutaj zmielony kawałek antrykotu sezonowanego 21 dni. Należy je dobrze wyrobić i uformować w odpowiedniej wielkości kotleta. Tak przygotowanego kotleta odkładam na bok i w pierwszej kolejności zajmę się krążkami cebuli. Proszę zobaczyć, jakie piękności. Cebulę podsmażam na łyżce masła, aż pięknie się zeszkli. Nastąpiła piękna karmelizacja, więc można przełożyć cebulkę na talerz i zabrać się za główne składniki.
Nie wylewajcie tego tłuszczyku, bo dodam jeszcze łyżeczkę masełka i na tym będę smażył wołowinę. Bułkę do burgera podsmażę na patelni grillowej, ale zanim to nastąpi, jeszcze każda połóweczka musi zostać posmarowana łyżeczką majonezu. Właśnie zabieram się za te trzy składniki. Idziemy już na kuchenkę. Tak jak wspominałem, kotleta wrzucam na patelnię, na której już się smażyła cebulka. Kotleta smażę po 3 minuty na stronę. Jeżeli lubicie bardziej wysmażonego, to 4 minuty będzie ok. Boczek ląduje na rozgrzanej patelni grillowej. Jakieś 2 minuty na stronę i będzie już gotowy. Bekon ściągam i odsączam z nadmiaru tłuszczu, a na jego miejsce wlatuje buła. Mięsiwo przerzucam na drugą stronę. Minutę przed końcem smażenia kładę plasterki z sera topionego cheddar i przykrywam przykrywką, aby ser się idealnie roztopił. Ostatni etap gotowania, czyli składanie buła, łyżka majonezu rozprowadzona po całej powierzchni. Następnie wlatuje kotlecik z serem w kierunku majonezu. Łyk, lekki poślizg, teraz sosik pikantny, odpowiednia ilość. Na to lądują pikle, natomiast na pikle podsmażony, chrupiący boczuś. Na koniec jeszcze słodka cebulka. Proszę zobaczyć, jak to pięknie wygląda. No idealnie, idealnie. A smaku sami musicie zrobić, żeby się przekonać. I ten moment, kiedy jest finalizacja składania burgerka. Ślicznie dziękuję za wytrwanie do końca. Standardowo prośba o zostawienie subskrypcji. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, dajcie łapę do góry. Napiszcie w komentarzu, jaką kanapkę przygotować w następną niedzielę. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Piona. Elo.